Zapowiadałem, że zmienimy trochę tematykę, co prawda zostaniemy przy temacie haksów, ale zamiast o tym, jak oszukiwać, jak nie oszukiwać, kto oszukuje, a kto oszukiwać nigdy nie będzie, porozmawiamy o kwestii biznesowej. Przed przerwą wspomniałem o tym, że jedno to jest ta perspektywa gracza i ewentualnie fana, który zastanawia się, czy jego ulubiony zawodnik jest uczciwy, czy nieuczciwy. Zupełnie oddzielną kwestią jest organizacja, która gracza zatrudnia i na pewnym poziomie musi podjąć decyzję. Ufam temu zawodnikowi, inwestuję w niego pieniądze, ale nie tylko pieniądze, również kwestie często znacznie ważniejsze, bo kwestie wizerunkowe. Widzieliśmy wiele drużyn, które wręcz rozpadało się przez to, że jeden z zawodników haksował. Tutaj takim najsłynniejszym przykładem może być oczywiście Kukli, który pogrążył nie jeden, a dwa zespoły w swojej karierze. Natomiast na polskiej scenie mamy podobną sytuację. Kilka miesięcy temu, być może nawet tygodni, powstał zespół Codewise Unicorns. Oczywiście zespół utworzony przez firmę Codewise, jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w polskim IT, prowadzoną przez człowieka, który jest przez wszystkich doskonale znany. No i pan Gryn uznał w takim razie, żeby odpowiedzieć na to, czym interesują się nasi pracownicy, aby też odpowiedzieć na to, czym ja się interesuję, bo podobno człowiek jest fanem Counter-Strike'a, utworzymy zespół. Pomysł absolutnie fantastyczny, ja go z całego serca propsuję, no bo właśnie takie inicjatywy rozwijają polskie sporty elektroniczne. Tylko problem pojawił się wtedy, gdy okazało się, że jeden z zawodników nowo powstałego zespołu jest oskarżany o haksy. No a te oskarżenia są de facto dosyć poważne. Ta kartoteka jest długa. Co prawda Gritty Your Face nigdy nie został zbanowany, no ale osób, które uważają, że ten zawodnik gra nieuczciwie, jest naprawdę, naprawdę dużo. Nie chcę rozmawiać z zawodnikiem. Robię to specjalnie, dlatego że gdybym pozwolił mu się powiedzieć trochę, by to było postawienie mnie w roli osoby, która mówi: on nie oszukuje, jest uczciwy. Albo może odwrotnie, on oszukuje i chce wam was o tym przekonać. Nie oceniam tego. Nie jestem w stanie w żaden sposób stwierdzić, czy to jest gracz uczciwy, czy nie. Tak jak wcześniej mówił Petsor, stwierdzenie tego jest szalenie trudne, dopóki kogoś nie złapiemy za rękę. No i w tym kontekście sytuacja, w jakiej znajduje się właściciel, menadżer drużyny oraz trener drużyny, czyli podjęcie decyzji, ufamy, nie ufamy, no to jest naprawdę trudna sprawa i współczuję Aleksowi, z którym będę za chwilkę rozmawiał, tego, że jest w takiej ani w innej sytuacji. Codewise Unicorns zdecydowało się stanąć murem za swoim zawodnikiem. Powiedzieli: nie obchodzą nas te oskarżenia, nie obchodzi nas to, że zostaliśmy zbanowani z ważnych rozgrywek mimo tego, że bardzo dobrze sobie radziliśmy. Jesteśmy z naszym graczem. O tym, czy to była dobra decyzja, czy Alex nie żałuje i jaka jest przyszłość zespołu, będę z nim teraz rozmawiał. Przechodzimy na Skype'a. Cześć, cześć, witaj. Czy będziesz... Och, włączasz kamerę. Jestem. No i super. Jestem. Dobrze, to w takim razie przechodzimy do Skype'a i proszę bardzo, jesteśmy. Dziękuję ci, że znalazłeś czas, szczególnie o tak później porze. Przyjemność po mojej stronie, więc... Przyjemność czy nieprzyjemność? To chyba nie jest przyjemny temat. Czy no, temat sam nie jest przyjemny. Tak jak wspominałeś przed chwilą, no ucierpiał też na ten jakby wizerunek, tak jak lubię to nazywać, spółki matki, tak, Codewise Gaming, czyli samo Codewise. Chętnie porozmawiam, chętnie poodpowiadam na wszystkie pytania, jakie tutaj rzucisz, więc pewne kwestie się wyjaśnią po prostu. Aha, no właśnie, bo może zanim porozmawiamy o tym, co jest przykre, co jest niewygodne, co jest po prostu trudne, no to pokażmy szerszą perspektywę, bo tak jak wspomniałem, sam fakt tego, że angażujecie się razem z bratem w e-sport, no to jest coś bardzo wartościowego. I chciałbym porozmawiać o tym momencie, gdy pojawiła się decyzja. Robimy to. Jaka była motywacja? Jasne, czyli ja może tak w skrócie historię trochę opowiem. Tam jakby ktoś chciał więcej poczytać, na cybersporcie był wywiad ze mną, więc tam szerzej opisałem tą całą jakby sytuację. W czerwcu 99 roku kolega przywiózł CS-a na płycie ze Stanów. To był miesiąc, kiedy CS wyszedł 1.0, więc my gramy od samego początku. Wiele osób, pewnie słuchaczy, wie albo nie wie, nie było czegoś takiego jak internet dostępny w domu, więc spotykaliśmy się w piwnicy kumpla i po prostu po lanie sobie ściekaliśmy. Doszły wtedy czasy, potem kiedy to się wszystko rozrosło, mi tak przewijając wiele lat później, jak mój brat był na studiach w Anglii, spotkał oryginalnego założyciela Codewise'a na serwerze w CS-ie. Więc bezpośrednio sam Counter-Strike się jakby przekłada na stworzenie Codewise, jakim jest teraz, czyli jedną z najszybciej rozwijających się firm w Europie. I tak w skrócie, właśnie zawsze to było w sercu, a co do samej decyzji, byliśmy na IEM-ie w zeszłym roku w Katowicach, mieliśmy swoje małe stoisko i spotkaliśmy tam Neo, z którym graliśmy
też od samego początku, od kiedy był dzieciakiem 13-14-letnim. I tak zagadaliśmy, czy może zasponsorować jakąś drużynę, czy ile to kosztuje. Nam powiedział mniej więcej stawki, jak gracze dostałem, tam po prostu tylko pary odpadły. I temat jakoś tak się uciął. Wróciłem do niego, gdzieś tak z tyłu głowie cały czas mi to leżało i rozmawiałem też z Hayabusą, który jakby podrzucił mi temat, że po cholerę inwestować w obcą drużynę, jak podobne pieniądze można wydać i stworzyć własną. Wiesz, lampka się zapaliła, zrobiłem biznesplan szybki, stąd też było pytanie właśnie na fejsie dzisiaj, od razu nam Pitrka polecono jako trenera i zadziałaliśmy po prostu. Sam pomysł powiedziałem Robertowi, jakbyśmy u babci na obiedzie, to po prostu widziałem, jak się oczy mu zaświecił jak 5 złotów i decyzja była natychmiastowa, że działamy. Więc tak w skrócie, tak to wyglądało. Okej, żeby jeszcze doprecyzować twoją rolę, ty jesteś współwłaścicielem i menadżerem zespołu? Tak, tak, zgadza się. Czyli wykonujesz pracę operacyjną, podejmujesz decyzje takie? Dokładnie, dokładnie. Rozmowy właśnie tam z wszystkimi ludźmi, teraz jakby odkręcenia całej tej dramy, co teraz na przykład jest, kontakt z zawodnikami, tutaj organizacja podcampów, wyjazdów wszystkich, więc tak właśnie, taka praca biurowa trochę. Czy ty jesteś zadowolony z formy zawodników, z tego jak drużyna się sportowo rozwija? Jesteśmy zaskoczeni, szczerze mówiąc. Nie spodziewaliśmy się, że tak szybko to wszystko ruszy, więc też pewnie stąd też to zdziwienie całej sceny, skąd takie no-name'y po prostu doszło do takiego momentu, w jakim jesteśmy teraz. A sytuacja z moim bratem była podobna też, że wszyscy widzą, czym jeździ, gdzie wjeżdża, gdzie mieszka i tak dalej, ale nikt nie widzi, ile tak naprawdę pracy w to wszystko wchodzi. Ile czasu zawodnicy poświęcają, no ile bootcampów ich wysyłamy, jakie warunki im dajemy, więc po prostu ludzie widzą sam sukces, nie widzą, ile tak naprawdę w pracy to wchodzi i być może to całą sytuację trochę podjudza. Mm-hmm. A czy decydując się na taki, a nie inny line-up, na tych 5 zawodników, czy wy ich szczegółowo analizowaliście? Czy to było tak, że przed Pitrek powiedział, to jest 5 graczy, zaufajcie mi, a wy w to weszliście? Tak, to była decyzja czysto Pitrka. Ja wyszedłem z sceny polskiej, z CS-a, gdzieś jeszcze zanim CS 1.6 się skończył, więc przed Source'em. I szczerze mówiąc, nie miałem pojęcia nawet gdzie zacząć szukać, więc cieszę się, że właśnie że dano mi osobę z polecenia, już osoby takie powiedzmy bardzo znanej, zaufanej. No i po prostu tak było, że zaufałem mu, tak. Wiedziałem, z kim grał w przeszłości, kojarzyłem go oczywiście ze sceny i decyzję zostawiłem jemu w 100%. Czyli tak naprawdę w tym momencie trochę jedziesz na takim wózku, który ciągnie Pitrek. To on zaprosił tych zawodników, to on wziął za to odpowiedzialność, a to twoja drużyna wizerunkowo na tym traci. Zgadza się, ale no mówię, no też wiem, że oni też mają dużo do stracenia i wierzę, że nie popełniłby nikt takiej głupoty. Zresztą ja o Kritim wiedziałem od początku, że miała tego jednego wagbana sprzed prawie 4 lat, ale tak jak mówiłem wcześniej, nie myślałem, że to tak wcześnie się stanie tak dużym problemem. Mhm. A powiedz mi, dlaczego po prostu nie wybrać tego, co najbardziej intuicyjne, tego, co wydaje się najprostsze? Drużyna jest młoda, dopiero zaczynają grać, faktycznie mają talent, 4 pewnie z jednym nowym graczem, który jeszcze uzupełni ten skillset, który już zawodnicy posiadają, będzie rozwijać się jeszcze szybciej. Czemu by dzisiaj nie usunąć po tej rozmowie gościa, który jest wątpliwy i zapomnieć o całej sprawie? Wiesz co, ktoś powiedział coś bardzo mądrego na IABie, może będziesz pamiętał, kto to był, może byłeś to ty nawet, że młodzi gracze na polskiej scenie mają taki szklany sufit, którego nie są w stanie przebić. I ja od początku chciałem zrobić tak, żeby wybrać ludzi, którzy nie są znani, żeby pokazać też młodym, że każdy ma szansę. Każdy może mieć szansę spróbować tego, co kocha robić i co robi dobrze. I chcę tak samo Kritiemu dać szansę. Chcemy spróbować napisać, skontaktować się z Valve. Walczymy teraz z UCC, czekamy na odpowiedź właśnie w sprawie tej dyskwalifikacji, która była. Bo chłopak jest naprawdę, jest to dobry chłopak. Jest to jeden z chyba z najbardziej dojrzałych zawodników, jakich mamy. Jak mamy jakieś rozmowy wewnątrzdrużynowe o czym, gdzie mamy jechać na bootcamp, czy go zrobić w ogóle, to naprawdę jego wypowiedzi są bardzo dorosłe i bardzo przemyślane. Okej, czy brat ma do ciebie pretensje, że zaciągnąłeś go w ten e-sport i teraz się okazuje, że... No wydaje mi się, że to w kontekście waszej firmy, jakkolwiek jest u was głośno i wiadomo, że każdy kojarzy ten sukces. Ludzie w Polsce sukcesu generalnie raczej nie lubią, więc często się pojawiają też jakieś złośliwości. No ale nie mieliście takich wizerunkowych kryzysów tak bardzo jak ten chyba. Przynajmniej w jakimś wąskim obszarze, no ale jednak to CodeWise się pojawia w takim kontekście, w jakim chyba żaden CEO nie chciałby, żeby się pojawiało. Czy wiesz co, no tego, no rozmawiałem oczywiście z nim na ten temat, zresztą stało się to w święta, kiedy on tutaj był, więc mieliśmy szansę też na żywo o tym wszystkim porozmawiać. I bardzo kibicuję chłopakom, uwielbia oglądać ich na streamie, jak nawet w Kalifornii wysyła znajomym na Instagrama, że tylko grają i tak samo jak ja, i tak jak on nawet w samej firmie
daje szansę młodym ludziom, żeby po prostu się wykazać. Jeśli ktoś jest dobry, to my zrobimy wszystko, żeby o to zawalczyć. Okej, okay, czyli dostał młody chłopak od was solidny kredyt zaufania i zaufanie wnosi jeszcze takie ryzyko, czyli można po prostu się zawieść. Czy ty teraz uwzględniasz taką możliwość, że gdzieś będziesz musiał powiedzieć, okej, okay, napisaliśmy takie nie inne oświadczenie, ale zweryfikowaliśmy to, dziękujemy, przepraszamy. No oczywiście jest taka możliwość. Bierzemy pod uwagę, rozmawiałem o tym z Pitrkiem nieraz, ale dopóki wszystko się nie wyjaśni na 100%, to będziemy tak, jak jest. Okej, okay, na chwileczkę zostawmy ten kontekst bana ewentualnego, czy też haksów, bo ban na razie jest jeden do drużyny z eliminacji do IEM-u, o tym jeszcze porozmawiamy. Chciałbym na chwilę jeszcze o tym wymiarze biznesowym porozmawiać. Czy Jasne. Wy patrzycie na to jak na inwestycję, która w perspektywie czasu ma przynosić zyski, czy waszym zdaniem jest, no to nie jest taki segment e-sport, gdzie można zarabiać, bo trzeba nieustannie inwestować? Czy wiesz co, nasz jakby cel taki optymalny jest wyjść na zero przynajmniej. Wiemy, że bardzo, bardzo ciężko jest wyjść na plus w e-sporcie, nie mając jakichś konkretnych sponsorów za sobą czy organizacji jeszcze większych. Ale my podchodzimy też do tego, w sensie mamy szansę, jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny, że nie mamy jakby problemów finansowych, co też może powodować, że część środowiska nas za to po prostu nienawidzi, bo wiele, wiele lat ktoś pracował na coś, a my po prostu się pojawiamy z kasą i jesteśmy w stanie po prostu wskoczyć na rynek. Ale cel wiadomo jest, nie chcemy tracić na tym za dużo, ale też jesteśmy gotowi zainwestować w to jako biznes, tak jak normalną firmę, że no nikt z niczego tak naprawdę nic nie jest w stanie zrobić. Żadnej firmy nie postawi się na konkretne nogi, nie inwestując w nią najpierw, tak jak my staramy się teraz zrobić. Powiedz mi, ta sytuacja z dyskwalifikacją z Intel Extreme Masters, z kwalifikacji do Katowic. Czy ty byłeś zaskoczony, że bez konkretnych dowodów rozumianych jako ban zostaliście zdyskwalifikowani? Czy były jakieś ostrzeżenia, że to się stanie? Zaskoczony to mało powiedziane, byłem wściekły po prostu. Wściekły, bo sprawdziliśmy regulamin i wiedzieliśmy, że mogliśmy grać z Wagbanem, która ma poniżej, w sensie powyżej 2 lat. Najsmutniejsze jest to, że Ruscy stoją za nami. Są 2 filmiki na YouTubie, który ma już chyba w sumie 400 tysięcy oglądnięć, broniąc nas, że to jest po prostu niesamowite to, co się stało, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. A polska scena tak naprawdę mało osób robi coś, żeby nam pomóc i nas wspierać. Ci, co to robią, to jesteśmy bardzo wdzięczni. Ale wracając do pytania, tak, jestem zaskoczony, jestem zły, bo to jest tak jakby olimpijczyka zdyskwalifikować z olimpiady, nie mając badań krwi pozytywnych o doping, tak? Co najgorsze jest to, że nie chcę tej plotek rozsiewać, ale to nie zostaliśmy zdyskwalifikowani za coś, co stało się w grze. Zostaliśmy zdyskwalifikowani za czyjąś jakby wizję. Ktoś po prostu to był donos skądś. I to jest jeszcze bardziej śmieszne, że na podstawie takiej mogli nas dyskwalifikować, nie mając żadnych dowodów z żadnego z meczów tego dnia. Czyli trochę wychodzi na to, że e-sport jest takim obszarem, w który nie opłaca się wchodzić wizerunkowo, inwestować, bo nie ma takich zero-jedynkowych kryteriów, które mogą obronić cię przed, no właśnie, nawet pomówieniem. Czysto hipotetycznie teraz bawię się w teorię spiskową, to ona nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale gdyby ktoś chciał wam zaszkodzić, bo na przykład nie lubi Codewise, to mógłby spreparować takie dowody. Czy wiesz co, powiem tak, świat jest mały, tak, mam parę dowodów, co obciąża parę osób i dopóki to się w studiu mówi, ja nikogo nie będę oskarżał, dopóki nie mam 100% pewności. Rozmawiałem też z UCC, z samym prezesem nawet i odpowiedź mamy dostać oficjalną, ich stanowiska. Podejrzewam, że w przyszłym tygodniu, bo im teraz święta mają, więc nie pracują. I dopóki to się nie wyjaśni, to po prostu my będziemy walczyć. Mamy możliwości, odezwał się do nas też prawnik, który zajmuje się prawem sportowym, jest też entuzjastą sportowym, żeby stanąć za nami, żeby nam pomóc. Mi to jest bardzo miło, właśnie tacy ludzie widzą taką sytuację i też chcą jakby spróbować. Nikt tego nie próbował w przeszłości, z tego co wiem, żeby prawnie wywalczyć coś, co było po prostu moim zdaniem niesprawiedliwe. Bardzo długo czekaliście z oświadczeniem. Ludzie się zastanawiali, co się dzieje, co będzie. Czy wy staraliście się sprawdzić tę sytuację, jak to wygląda z zawodnikiem, który skarżył o haksy? Czy myśleliście na tym, jak tą komunikację poprowadzić, żeby ona była dla was dobra? Z czego wynikał ten długi czas? Długi czas był tylko wyłącznie spowodowany, chcieliśmy uzyskać jakiekolwiek informacje od UCC.
których nie otrzymaliśmy jeszcze. Chcieliśmy po prostu połączyć nasze oświadczenie z oficjalnym stanowiskiem UCC, co się nie udało, więc po prostu napisaliśmy, co o tym myślimy. Tylko dostaniemy więcej informacji od nich, to też się tym jak najbardziej podzielimy. Jasne, będę powoli kończyć. Jeszcze dwa pytania przed nami. Pierwsze pytanie to takie bardzo ludzkie. Czy ty jesteś zawiedziony, zły, że weszliście w e-sport? Nie, sprawia mi to ogromną przyjemność. Jest to czymś, czym się osobiście interesuję. Czym, mówię, byłem hardkorowym graczem, jak byłem nastolatkiem, więc fajnie jest też mieć pod opieką swoich jakby dzieciaków, że tak to nazwę, widzieć i tak, żeby no, uczyć ich, tak, dać im możliwości do rozwoju i widzieć te sukcesy, które na początku były małe, ale szybkim tempem zaczęły się pojawiać coraz większe, więc nie żałuję w ogóle, naprawdę sprawia mi to przyjemność i mam nadzieję, że dalej będzie. Tak mała dygresja pomiędzy tym pytaniem a ostatnim, bardzo fajnie prowadzony Instagram. Widać, że ktoś tam potrafi robić zdjęcia, dobrze to wygląda. Też pozdrawiamy Przemka, to jest nasz grafik tam na miejscu, więc... Zapraszam drużyny, żeby spojrzały, menadżerowie mogą zobaczyć, jak można fajnie ten kanał komunikacji w drużynie sportowej prowadzić. A na koniec oczywiście plany na 18 rok. Rozumiem, że wiele rzeczy stoi pod znakiem zapytania, chociażby w kontekście tych banów, nie banów, ale jakby mógłbyś opowiedzieć jakąś wizję na ten rok, który się rozpoczyna. Tym banem to mam jeden problem, że na Majora nie możemy wystartować, ale jak najbardziej będziemy się starali jeszcze raz w otwartych kwalifikacjach startować do IEM-u. Wiem, że nie mamy zakazu, potwierdzałem to. Cokolwiek dużego się pojawi na scenie, to jak najbardziej będziemy się tam pojawiać. Więc nawet lany polskie, zagraniczne, jeśli będzie szansa się pojawić, to jak najbardziej będziemy wszędzie jeździć. Aleks, serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Dzięki. No, do usłyszenia. Cześć, no, hej. Hej.